Witamy Was w podcaście właśnie o tym, ze mną Awizonosz. Witam serdecznie, z tej strony Awizonosz. I jak zawsze, Jakub Sykut, porozmawiamy dzisiaj o różnych rzeczach, na przykład nadeszła jesień, czyli czas, gdzie ten okres, kiedy czas trochę spowalnia, tak samo jak od dwóch lat spowalniają kierowcy na moście Poniatowskiego. Ale zanim o tym, to mam do Ciebie pytanie, czy w Warszawie przy przebudowie różnych inwestycji powinno się za, zagospodarować więcej miejsca na elementy zielone? No według mnie tak, no to jest nowy trend, który jest prowadzony nie tylko i wyłącznie w Warszawie w, z polityką, również w innych miastach. Yy, w ten sposób yy, mamy trochę więcej tlenu też w teorii. I ogólnie oczy lepiej sobie radzą, jeżeli mając jakiś czas kontakt z elementem zielonym. Nie mówię tutaj o zielonej ścianie, tylko faktycznie elementach zielonych. No I się ogólnie też przyjemnie, nie wiem, przynajmniej dla mnie jest przyjemnie, jak się chodzi wśród y, zieleni niż wśród betonu. I najważniejsze, y, nie nagrzewać się też tak bardzo latem, bo jednak jak ten beton potrafi mieć nawet 100 stop. Jak się chodzi latem, tak jak w pociągach PKP, tak tutaj z, z, właśnie w ciągu lata jak jest trawa czy drzewa, no to po pierwsze jest cień, a po drugie trawa aż tak się nam nie nagrzeje. A właśnie jak ta strefa wygląda na ostatnio przebudowanym Placu Trzech Krzyży. No tam nie było idealnie, tak? E, miało być pięknie, miało być wspaniale, miało być dużo drzew, wyszło tego trochę mniej, głównie dlatego, że konserwator zabytków nie pozwolił po prostu na wprowadzenie tego w większej ilości. <laughs> Czyli właśnie jaki był konflikt e, z tym konserwatorem zabytków? Jak wyglądał? E, po pierwsze, e, konflikt polegał na tym, że konserwator zabytków chce, aby po prostu były przestrzenie widoczności na dane altryterie, na dane budynki, w związku z czym nie można posadzić drzewa, bo będzie zasłaniać budynki. Tak w dużym skrócie, ogólniając to. E, no i to jest jeden z aspektów. No i od jeżeli gdzieś nie było drzewa kiedyś, no to po co teraz ma się pojawić drzewo, skoro to jest wszystko wpisane do rejestru zabytków, tak samo jak jest bruk odkopany na, na dole, no to trzeba byłoby ten bruk, który to tam wojowe wykopać, żeby posadzić drzewo, bo drzewo nie będzie tam rosnąć, nie wiem, na głębokości powiedzmy pół metra, tylko faktycznie musi mieć korzenie i to mhm, wszystko musi być A w kwestii okolicy Yy, właśnie yy, kościoła, który znajduje się na, yy, po środku. Kościół, yy, budowy. Yy, teren, I właśnie chodzi mi o ten teren, który znajduje się wokół. Ten blisko kościoła, który nie został przebudowany, nie został przebudowany, bo to jest ten kościoła, więc yy, to już jest w yy, części kościoła, żeby to zrobić po prostu samemu. No, ten teren nie należy do miasta, więc jak miałem miasto, by to przebudować. A czy wiadomo, czy będzie tam dokonywana jakaś modernizacja? Obawiam no, się, że kościół nie ma swojego działu prasowego, więc też na ten temat nic nie wiem. Yy, rozumiem. Yy, Powstały tam również ścieżki rowerowe, mocno malownicze. O, tak. Jak one wyglądają i jak długo się ciągną? No ciągną się teraz już na całej trasie od Nowego Światu. Można już teraz przejechać ładnie, bezpiecznie, legalnie na tym odcinku. Legalnie można było jeździć na rowerach, ale na innych urządzeniach trochę gorzej z tym było. Natomiast co jest ważne, to faktycznie jest ta ciągłość i sygnalizacja świetna, w kierunku północnym jest trochę gorsza. Faktycznie potrafi spowolnić, samochody mają o wiele dłuższe cykle swojej ścieżki. Czy mówimy tutaj o momencie Ronda de Gola? Tak, mówimy o rondzie de Gaulle. W kierunku północnym sygnalica świetna dla rowerzystów się wyłącza dużo wcześniej, to jest jakieś pewnie 30-20 sekund. Niż Czym to jest, jest spowodowane? Chodzi o to, że według sygnalizacji świetnej rowerzyści dłużej jeżdżą, przejeżdżają przez ten odcinek niż samochody, więc więcej samochodów zdąży przejechać przez, tą, przez całe rondo, żeby opuścić je, bo sygnalizacja jest w ten sposób zrobiona, aby dany uczestnik mógł zdążyć opuścić je przed włączeniem cyklu do tramwajów czy innych uczestników ruchu. Ale według mnie tutaj jest to zbyt mocno wyolbrzymione po prostu. A co właśnie daje ta czerwona, wyrazista farba, która sy sygnalizuje kierowcom, że tutaj nie mogą na ten pas wjechać. Że jest to pas y, i ścieżka dla y, rowerów. Czy ona musi być taka wyrazista? Czy to naprawdę poprawia bezpieczeństwo? W teorii dzięki temu wszyscy kierowcy, nie tylko z Polski, będą wiedzieć, że tu jest rower, tu się nie wjeżdża, tu się nie parkuje. Tak dobrze wiem, że mają to zazwyczaj w poważaniu, jeżeli chcą się gdzieś zatrzymać na poboczu, no, ale jest to dobrze po prostu widoczne z daleka, z lotu, z kosmosu czy z dowolnej pozycji, po prostu widać, że tam jest droga rowerowa. I to jest ważne, choć malowanie czerwone, czerwone nie jest niezbędne na całym odcinku, tylko i wyłącznie na odcinkach kolizji, czyli na przykład tak są przejazdy rowerowe, tam musi być, a jeżeli jest tylko i wyłącznie pas rowerowy, to nie musi tego być nie lepszą opcją, albo czy alternatywą w tym wypadku nie jest dodanie ścieżki rowerowej na chodniku, aby była podzielona chodnik dla pieszych i miejsce dla rowerów? Tak, tylko, ale tutaj jest moje strony tylko i wyłącznie jeżeli chodnik i droga rowerowa są od siebie oddzielone jakimś elementem zielonym bądź płotem. Po to nie lubię, więc z góry bym wolał nawet jakieś krzewy, drzewa czy coś innego, bo piesi po prostu mają gdzieś to, że to jest droga rowerowa i tak będą tam wchodzić, jeździć z wózkami, biegać, joggingować. Co miałem okazję zobaczyć w Wilanowie, gdzie ludzie biegali dookoła ronda rowerowa. Czyli jest to jakaś opcja, ale musi być na to przestrzeń. Dokładnie. Mam teraz pytanie odnośnie torów, ponieważ część torów, które zostały odnalezione po, w trakcie w sumie przebudowania Placu Trzech Krzyży, niektóre tory zostały, a niektóre zostały zlikwidowane i nie zostały pociągnięte dalej przez jezdnię. Dlaczego jest taki zabieg tutaj zastosowany? Chodzi ci o to, co zostało odkopane na placu trzech krzyży no, cały czas. Tak, tak. No to plac trzech krzyży ogólnie całe miał rondo e, tramwajowe, tam tramwaj mogę całkowicie zawrócić, też pojechać w Aleju ujazdowski kiedyś. Natomiast to ważne, no to to nie ma teraz racji bytu. W sensie tramwaje tam nie mają wrócić, więc to po prostu było schowane. Główne założenie było takie, żeby odkopać, zobaczyć co tam jest i to zakopać. a właściwie dokładnie zalać asfaltem, bo jeżeli coś jest zalane asfaltem, to asfalt jest trwały i nie będzie zniszczony przez e, samochody ciężarowe i inne pojezdy, poruszające się. Głównie autobusy, które są po prostu bardzo ciężkie. Czyli te tory pod asfaltem się znajdują? Tak, te tory cały czas są. Tam widać, w, w jednym miejscu są odkopane, w niektórych miejscach są pociągnięte krawężniki śladem Tetamwajów. One w większości miejsc, gdzie po prostu były, tam są. To nie jest tak, że zostało to zlikwidowane, w niektórych miejscach tylko to zostało wyrównane i położone ponownie, bo ten bruk mógł być po prostu zniszczony. Jakie utrudnienie znajdą yy, rowerzyści na ulicy Żurawi, ponieważ jest tam utrudniony wjazd? To jest jeden też z, z wylotów w kierunku zachodnim, dobrze pamiętam tam w kierunku Marszałkowskiej siedzi, tak? Tak, tak. To tam jest utrudnienie, bo aktualnie ta ulica jeszcze nie jest dwukierunkowa. dla Aktualnie rowerzystów. jest jednokierunkowa i przez to rowerzyści nie mogą legalnie przejechać. Tak, nie mogą legalnie pojechać w dwukierunkach, no bo nie ma takiej możliwości aktualnie. Jest to planowane, żeby to faktycznie było wprowadzone, ale dopiero kiedy będzie przebudowana ulica Krucza. Nie wiemy, kiedy to się stanie, tam były różne problemy. Natomiast jest przygotowany już wyjazd, ale jest prawidłowe też oznakowanie to, że większość osób, jeżeli widzi wysepkę, widzi nam część dla i te po prostu jedzie na, na strzałę, nawet jeżeli są znaki, słupki, że nie wolno tam wjeżdżać. Czyli czekamy dalszą, na dalszą informację odnośnie ulicy Żurawiej. A teraz, jeżeli kierowcy y, prosto z placu Trzech Krzyży udają się na Rondo de Gola i skręcą w prawo, przed sobą ujrzą wiele fotoradarów na moście Poniatowskiego. No właśnie, te fotoradary są określane jako kury znoszące y, złote jaja. Dlaczego one zostały tam postawione dwa lata temu, jeżeli się nie mylę? No, pierwotnie tam miał być odcinkowy pomiar prędkości, który nie byłby lepszym rozwiązaniem, bo zlicza całkowity on przejazd. No i ostatecznie są fotodadek, które... No nie ukrywajmy szpercą ten wygląd ale do czasu przebudowy samego mostu nie da się nic innego lepszego w, tań, w taniej opcji zrobić tam. Dlaczego są? No bo kierowcy po prostu jeździli za szybko. W teorii też jest taka kontrowersja, że może faktycznie fotoradary uchwy uchwycą jak tramwaj idzie tam za szybko, bo tramwaj tam z tego co pamiętam może jechać tylko 20 na godzinę. Tak. E, więc też może w ten A sposób... A teraz auta jeszcze, je, jeszcze przypomnijmy, że przez, przez wprowadzenie fotoradarów kierowcy mają ograniczenie do 50 km na godzinę. Tak, właśnie. Więc możliwe, że to też ma być spowolnienie do tramwajów, gdyby jakiś chciał wyprzedzić za szybko jechać, ale domyślam się, że po prostu chodzi głównie o aspekt ten samochodowy, no bo tam faktycznie jeździli szybko, na no tam też jest mała przestrzeń i tam są takie ładne zawijacze. No właśnie, ale jak podaje portal moto.pl 3,5 miesiąca od włączenia urządzeń wystawiono 31,5 tysiąca mandatów za przekroczenie prędkości, więc może to być wytłumaczenie na tą teorię, że jest to inwestycja, która przynosi zyski. Znaczy, trzeba pamiętać, że każda inwestycja, która Realizuje miasto, najlepiej, żeby w jakiś sposób się też zwróciła miasto. A jeżeli ustawią fotel do i będą w jakiś sposób zwracać się do kosztów miasta, to jest inwestycja z dobrym, dodatnim, z pozytywnym podejściem, tak, z zwrotem więc trzeba pamiętać też, że dwukierunkowo, to nie jest tak, że wszystko, co chcą wydać, to tylko i wyłącznie wydają na elementy mieszkaniowe, dla mieszkańców też mogą coś z tego zyskać. No to, że faktycznie tutaj faktycznie dużo zarabiają z tego, no to jest plus dla miasta, minus dla kierowców, ale to też pokazuje, jak wielu kierowców ma po prostu gdzieś przepisy. Jeżeli chodzi o przebudowę całego mostu, to zaczęła się fragmentami, m.in. remont wiaduktu przy ulicy Kruczkowskiego oraz... Wiadukt, który prowadził w stronę centrum, po ulicy, oczywiście, Solca. Czy wiadomo są, czy, czy wiemy coś o dalszych etapach modernizacji? Nie będzie realizowana do przebudowy linii średnicowej, więc będziemy jeszcze mieli. No, to, co teraz jest realizowane, to jest tylko wyłącznie fasada zewnętrzna, natomiast sam most, czyli ta płyta, na której jeżdżą te waje, dzięki której jeżdżą właśnie wolniej, czy ta sama część dla pieszych i dla samochodów, ona nie będzie teraz słyszona Najprawdopodobniej będzie to realizowane albo w trakcie przybudowy linii średnicowej, albo po zakończeniu prac przy linii średnicowej, czyli na spokojnie po 2030 roku, koło 2030 roku, bo może coś się zacznie w tym temacie dziać. Nie mamy na tę żadnych planów. Czyli musimy jeszcze trochę poczekać. Dokładnie. Jeżeli będziemy sobie płynąć na Wiśle Kajakiem i stwierdzimy, że chcemy się trochę rozluźnić. Zamkniemy oczy i będziemy znajdowali się pod mostem Poniatowskiego. Chwilę przepłyniemy, wsłuchując się w dźwięk tłuczonych butelek nadwiślańskich towarzyszy. I naszym oczom, kiedy otworzymy te oczy, ukaże się nowy most na Pragę. Będziemy się pod nim znajdować. Jak wyglądają tam aktualnie prace i czy. Jaka jest bardziej adekwatna nazwa? Most czy jednak kładka przez Wisła? Tutaj akurat wiadomo, że są bardzo mieszkańcy podzieleni, natomiast most i kładka, inaczej. Kładka to jest rodzaj mostu, więc jedno i drugie określenie jest poprawne. A to, że po prostu jedni tłumaczą, że jeżeli jest tylko dla pierwszych i rowerzystów, to jest tylko kładka, no to to już jest kwestia sporna. Jedna i druga nazwa jest poprawna. No bo właśnie most kojarzy się z również dostępem I... dla samochodów. Tak, no most się ukaże z czymś dużym, ale trzeba pamiętać, że kładka to jest obiekt mostowy, jeżeli chodzi o tą część czysto taką techniczną. Natomiast jak wyglądają teraz prace? No most jest już całą konstrukcją, w ostatnim miesiącu zostało to wszystko połączone, w jedną całość scalone. Natomiast te na moście trwają prace przy połączeniu... Znaczy, cała konstrukcja jest już całkowicie gotowa, nośność i teraz będą realizowane balustrady, wykańczanie i na wiosnę będziemy mogli już po nim przejść. No właśnie, w kontekście prac wykończeniowych ostatnio zostały dodane krzyżulce, czyli takie elementy, które przenoszą siły, które oddziałują na całą konstrukcję, a jeżeli chodzi o poziom zaawansowania prac, jest to 84% prac, które zostały już dokonane, zrealizowane. Czy myślisz, że Planowane otwarcie na wiosnę się uda i czy te terminy zostaną utrzymane? Dodajmy tylko, że te 84% to jest tak na połowę mniej więcej listopada. Natomiast co do tego, czy będzie to zrealizowane na czas, ja sądzę, że nawet przed czasem, bo zaplanowane jest na koniec grudnia przejście dla mediów, więc wtedy już muszą być względy bezpieczeństwa, później tylko już będzie samo wykańczanie, czy jest część techniczna. Więc z nas spokojnie mogę stwierdzić, że w pierwszej połowie roku będziemy mieli go na pewno, pewnie po trzecim kwartale. Po trzecim miesiącu, nie kwartale. Tak, żeby już było ciepło na wakacje, już się przejdziemy na spokojnie nowym mostem. Brzmi jak ciekawa wizja. Ostatnio została wyłoniona finałowa dwudziestka młodzieżowego słowa roku. <noise> e, także zobaczymy, które słowo wygra. Na przykład są takie, to taka informacja, taka wstawka. E, REL. Czy wiesz, co to znaczy, REL? E, coś realnego? Tak, czy, naprawdę realnie. E, a czy wiesz, co to znaczy RIS? Nie mam żadnego pojęcia. To jest podryw, umiejętność podrywu. A to coś, czego, czego nie posiadam. Także słowem końca, chciałbym się Ciebie zapytać, Awizo, jak to jest zostać w tym wieku wykładowcą? A to jest trudne pytanie, dowiedziałem się o tym parę dni temu, trochę dziwnie, mam 21 lat, zostałem wykładowcą, ale w sumie... Ale bo dzisiaj będziesz prowadził swój pierwszy podcast, e, to znaczy podcast oczywiście podcast również też. prowadzimy, ale pierwszy wykład do studentów. E, tak, pierwszy jest wykład dla studentów. Jako student. Jako student, e, tak, to jest trochę dziwne odczucie, no ale faktycznie e, muszę się też do tego przygotować i może pójdzie jakoś dobrze. Tego dziś życzymy. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie podcastu. Właśnie o tym prowadzili dla Państwa Avizonosz. I ze mną jak zawsze Jakub Sykut. Jak zawsze Jakub Sykut. Do usłyszenia. Cześć.